Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Mageseeker, League of Legends Story. No i kochani, wracamy, kontynuujemy naszą rozgrywkę, bo jak najbardziej będzie to pełnoprawna seria, którą dalej będziemy sobie pogrywać. I już zblejmiłem całkowicie tą grę, mówię kurczę, od początku zrobiłem save manualny i mnie tutaj od początku wrzuciło, ale nie, to jest kontynuacja mapy, nie pamiętałem gdzie skończyliśmy po prostu. Więc tak. Kontynuujemy. Ja mogę mieć delikatną chrypkę dzisiaj, więc teraz was za to przepraszam. Muszę sobie przypomnieć sterowanie. Już sobie przypomniałem. A, no tak, przepraszam. To było w ten sposób. Już pamiętam wszystko. Prog! O nie! Dobra. Trochę HP straciłem, no ale trudno. Damy radę. Damy radę. Powiem wam szczerze, że robiąc intro do tej gry. Robiąc intro do tej gry zauważyłem, że czeka nas naprawdę bardzo wiele fajnych potyczek. I to takich dosyć mocnych. Drzewa, mosty. Sylas może trafiać te drzewa, by stworzyć mosty. Okej. Tyk. Walnięte. Dajcie mi godnego przeciwnika. No. O nie! Nie. Padł, to padł. Dobrze. To kolejny Frangers. Pyk. I pyk. Porobiony, to dodam, ale naprawdę nawet sam ten wygląd tutaj tego UI i tak dalej bardzo przypomina Moonlightera. Naprawdę mega przypomina Moonlightera. Widać, że twórcy są ci sami. Dobra, czy ja tu mogę przejść gdzieś? Wygląda jakbym mógł gdzieś przejść, ale... Rozumiem, że teraz się... O, pierwszy perboss. No dobra, kampu papa. Wow. O nie, to jest takie dziwne. Szczurka polarna, czemu ja od ciebie dostaję taki pierdziel? Jaszczurka polarna przywołująca lawowe ponurniki? Tego jeszcze nie widziałem. Op. Czemu? Co? Jaka ty jesteś mocna jaszczurka. A, dobra, wiem czemu. Wiem o co chodzi. Dajcie mi godnego przeciwnika. Op. Dobra. Najebany to do domu. Chociaż szczurze. I po pysku. Co mi uciekasz, gnoju? Prawie jedną bestię mamy z głowy. No nie z głowy, bo ty jej jeszcze nie zabiłeś, przyjacielu. Czyli zabawa żywiołami, ciekawe. Tylko tak, po pierwsze, po co nam kasa? Skoro tu nie ma żadnego inwentarza. Ja was mogę? Nie mogę. O nie! Cię muszę nauczyć jakieś combo robić jeszcze przy okazji. No 90 kp to nie za dużo. Dobra, mamy pierwszych magów, których możemy uwolnić. Gdzie owcy magów, tam i magowie zakuci w łańcuchy. Sylas. Zrobił się z ciebie poeta. Oż ty gnoju. Op. W sumie to nie chciałem tego zrobić, ale zrobiłem. Chciałem cię uderzyć, a nie zrobiłem tego. No dobra, no ale zabici. Zabici. Idziemy dalej. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały dalsze walki z bossami. Przestępca tu jest! Zgiń, szumowino! Przy okazji nauczy się troszeczkę walczyć. Pyk, pyk i gotowe! O nie! No fajnie tu się combo robi, nie powiem, że nie. No bez jaj nie trafiłem! I po tobie. Dzięki, młodzieńcze. Zamaskowana pani w końcu nas uratowała. Nasze modlitwy zostały wysłuchane. Nie pani, tylko pan. Jesteście cali i zdrowi? Są jacyś ranni? Jestem wystarczająco zdrów, aby pobiec do domu. Do domu? Lepiej przyłącz się do mnie. Gardła owców magów czekają na poderżnięcie. Nie jesteśmy żołnierzami, młodzieńcze. Nikt nie może pokonać łowców magów. Jeśli masz trochę rozumu, uciekaj, póki jeszcze możesz. Jeśli zamierzasz walczyć z łowcami magów, to ci się przyda. Mikstura zdrowia? Tak, sam ją zrobiłem. Powodzenia. Myślałem, że więcej magów będzie skorych do walki. Buntownicy tacy jak Leilani zdarzają się rzadziej niż sądziłem. Może zbyt pochopnie ją odprawiłem. Butelka z miksturą. Sylas ma teraz butelkę z miksturą. Możesz użyć jej, aby odzyskać zdrowie. Butelki można użyć ograniczoną liczbę razy, zanim trzeba będzie ją uzupełnić. Wow, to takie potki uniwersalne. Le pod ki. Dobra, jak tam dalsza trasa? Generalnie prosta. Ja coś tam widzę. O, to jest skrzydło... coś tam. Na Urfie, nie na Urfie, na TFT mam go. Srebrne skrzydło, o właśnie. On tak fajnie robi takie pip, 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 pip. O kurde. Znalazłeś zaginionego młodego srebrnoskrzydłego. W Demacji jest wiele zaginionych srebrnoskrzydłych. Próbuj znaleźć i uratować je wszystkie. A to były te srebrnoskrzydłe. No nie wiedziałem. Aczkolwiek fajne stworki. Idziemy dalej. O, ponurniki. Powiem wam szczerze, że coraz lepiej nam to idzie. Fajne kombo się robi. Ale na padzie chyba nie dał rady tak grać. Dobra, tu mamy odnogę po prawą stronę. Oczywiście sobie pójdziemy tam. I jest skrzynka. Nadal nie wiem, co mi to daje. Wiem tylko, że regeneruje zdrowie i w sumie nie wiem co. Kober twierdzi, że w ruinach w lesie leżą skarby. Starożytne relikty z czasów wojen runicznych. Powiedział mi to na kolacji. Słuchałem go jednym uchem, ale usłyszałem najważniejsze. To szansa na łatwy zarobek. Powiedziałem, że wybiorę się do ruin, a starzec, wyobraź sobie, roześmiał się. Myślał, że żartuje. Twierdził, że nie nadaje się na taką eskapadę. Ale bzdury plecie, przecież znam się na liczbach. Cover uważa, że matematyka nie wystarczy. Myśli pewnie, że do tego trzeba kogoś, kto umie walczyć. To też wyciągnąłem oszczędności i zatrudniłem 2 osiłków. Nie umieją liczyć, więc zgarnę największą część skarbu. Nie jestem taki głupi, za jakiego Cover mnie uważa. I chyba ci to dobrze nie wyszło. Znów widzimy lód, więc wydaje mi się, że będzie to kontynuacja walki z tym pseudobossem. Dziwo nie. Bardzo fajnie to wychodzi, nie powiem, że nie. No wiesz co, weźmy sobie to od ciebie. Nie! Kurde, faja! Pyk! Najebany to do domu, mówiłem już kiedyś. Dobra, ogień sobie wzięliśmy, więc jeżeli będzie walka z bossem, to jak najbardziej go tym delikatnie pierdyknę. O ile to nie znika. Ale chyba nie. Nie wiem jaki jest czas właśnie na używanie tych umiejętności. I za dużo was tu! Panie i panowie! Ale to zadaje obrażenia w teorii. Jak to wygląda? Mamy... Wow, ta mapa się jakoś rozwidla trochę. Rozumiem, że tędy przejdziemy sobie z drugiej strony. Ja. Bez walki, bez niczego? Kurde. Aż dziwne. O, ale tym razem bez zdrówka. Dobra, tu byliśmy, tu zrobiliśmy, czyli teraz tędy, tędy i tędy. Op. No, wyczuwam tutaj starożytną magię. No. Okej. To jeszcze poszło. Pentakill, uuu. Taki achievement wyskoczył. No nie bij mnie tym gównem. No już, wyślizgałeś się. Czekajcie, tutaj było w dół teraz, tak? Czy w sensie, tak mi się wydaje, że da się w dół. Tam coś jest. Pytanie gdzie? Dziwne. No właśnie dziwne. Tutaj wygląda tak jakby się dało gdzieś przejść. Nigdy nie czułem tak potężnej energii magicznej. No co mnie tłuczeta? Jezu, jakie to jest dziadostwo. Najwięcej mi HP zabrało. Dobra, rozumiem, że tu się da wejść gdzieś. O. No ale nie daje mi spokoju ten dół. Okej, HP by się przydało też zebrać. Nic nie ma, nic nie ma. No dobra, właśnie, ale jak wrócić? Tędy. Nie daje mi spokoju ten dół. To trochę wygląda jakby się dało gdzieś tu wejść. Nic, 0, 0. Nie żartujcie sobie. Kurde, nie lubię robić takich omijaków, no. Podajcie mi sekundę, ja sobie tutaj to spróbuję ogarnąć. Może gdzieś tutaj na dole jest przejście. Może tego nie widzę. No właśnie, może tu gdzieś coś, nic? Nie ma? No nie ma. Jeżeli coś to ominąłem, a pewnie ominąłem, zaznaczycie, to oczywiście mówcie mi w komentarzach. Ja też sobie robię delikatny zapas w tej chwili, ponieważ zup mnie na weekend nie ma. No ale to akurat troszeczkę zboida wejdzie plus 100. Myślę, że będzie spoko. I dzisiaj sobie troszeczkę przejdziemy więcej, patrząc na progres, jaki robimy w tej chwili. No kurde, nie mówcie, że ja stąd wyjdę. No nie, no nie. I teraz mi serduszko boli. Ja będę mógł sobie statystyki zwiększać albo coś, nie wiem. Nowe łańcuchy sobie kupię. Okej. Chłopak przepadł w ruinach. Żem go ostrzegał, że to nie takie proste, ale czy mnie usłuchał? O Boże, naprawdę? Rito. Rito. Rito, proszę was. Kto to kurwa tłumaczył? A gdzie tam? Wziął się i ruszył z samego rana. Przygarnąłem chłopaka, jak jego mamie dobrej kobicie się zmarło. Nigdy, żem nie uważał się za jego ojca, ani nic ten deseń. A ten nie mówił mi tato. Ale koniec końców czuję się za niego odpowiedzialny. Może jestem dla niego ciutek zbyt surowy. Aha, dobra, nie, okej, zwracam honor. Tu chodzi chyba o tekst taki, że to wieśniak jakiś taki, wiecie, niedokształcony mówi i tym podobne. To dobry dzieciak, jak okoliczności sprzyjają. Głupim, żem powiedział mu o miejscu z relikwiami. Poniosło go. Ten chłop już tak ma. Wierzyć to ja w nic nie wierzę, ale modlę się do skrzydlatej pani, by chłopak przeżył. Pakował, żem jadła na podróż. Ruszam za nim. Dobra, bo już miałem Rito opierdzielić. Serio, jak zobaczyłem, dobruchał przez samochód. A, jaszczurka. Proszę cię. No jak? Co ty robisz? No nowe ataki masz. Op. Bez zawołych ponorników nigdy nie pukam tego sfora. Chcę się założyć. Oż ty w dupkę. Dobra, faktycznie. Wciąż uważasz, że mnie nie potrzebujesz? Leilani, co ty tutaj robisz? Prowadzę rekrutację. Nie poddaję się. Weź to zaklęcie petrucytowe. Ta bestia jest wrażliwa na ogień. O, Sylas ogniowy. Co za moc. Sylas może aktywować i używać umiejętności skopiowanych od magicznych wrogów, czyli zaklęć. Można je odblokować przy stanowisku czarotwórstwa Leilani. Choć skopiowane umiejętności są darmowe. Zaklęcia zużywają manę. Ilość zużytej many zależy od poszczególnych zaklęć. Mana jest przywracana, gdy Sylas zadaje obrażenia atakami fizycznymi. Ciężkie ataki przywracają więcej manny niż lekkie. Jak to działa? Aha! To już nie mam many. Dobra. O sztyw dupkę węża. Tak, tu jest mana. Ja rozumiem, o co chodzi. O. O. Op. Pyk. Ojej, tego nie zauważyłem. Hop. Pyk. Wieczna zmarzlina, dokonano osiągnięcie. Jak się czułeś, rzucając to zaklęcie? Niesamowicie. Sama je wytworzyłaś? Tak. A jeśli się do nas przyłączysz, zrobię ci mnóstwo następnych. Wiem, że myślisz, że cię spowolnimy. Ale posiadamy talenty, których ty nie masz. Razem bylibyśmy niepowstrzymani. Wątpię, byśmy się dogadali, jak dowodzić powstaniem. Zauważyłam. Ty chcesz spłonąć w walce, a my chcemy przeżyć, by stworzyć lepszą przyszłość. Ale myślę, że i tak do nas dołączysz, bo potrzebujesz naszej siły. Przyznaję, że twoje czarotwórstwa to coś niezwykłego. Dobrze, dołączę do was pod jednym warunkiem. Pomożecie mi zabić Eldreda, obrońcę korony. Dowódcę łowców magów? Tak. Jeśli nie będziemy mierzyć wysoko, nie ma sensu się w ogóle za to zabierać. Po śmierci króla, Eldred stał się najpotężniejszym człowiekiem w całym królestwie. To on wtrącił mnie do lochu, więc chcę jego głowy. Możecie mi w tym pomóc. Tak niebezpieczna misja wymaga czasu i planowania. Ale wiem, że gdy połączymy siły, uda nam się to. Zgoda. Wy pomożecie mi zabić Eldreda, a ja spróbuję wykonywać twoje rozkazy. Witaj wśród powstańców, Sylasie. Chodź, wrócimy do obozu. Odblokowano osiągnięcie Mroczny Las. Zatem, jak się nauczyłeś wytwarzać zaklęcie z petrucytu? To był pomysł mojej nauczycielki, Kary. Ona też jest czarotwórczynią. Nauczyła mnie wszystkiego, co wiem. Kara wydaje się mądrą osobą. Gdzie jest teraz? Została pojmana przez łowców magów. Próbujemy ją uratować, ale jest to chyba niemożliwe. Wielka szkoda. Jej mądrość byłaby nieocenioną pomocą w naszej walce z Eldredem. Mam tylko nadzieję, że nic się jej nie stało. Tymczasem, czy mogę wypróbować trochę zaklęć, które stworzyłaś? Oczywiście. Proszę, dodam je do twojego arsenału. Zaklęcia. Po skopowaniu zaklęcia od wroga, Sylas może odtworzyć się przy stanowisku Leilani w zamian za zasoby. Sylas może odblokować więcej miejsc na manę. Im silniejsze zaklęcie, tym więcej zużywa many. Wow! No ciekawe, ciekawe, Sopel. To możemy sobie kupić. Żywioł ziemi, tego jeszcze nie mieliśmy w ogóle. Powietrza też nie mieliśmy w ogóle. Elektryczność i to jest chyba żywioł natury? Tu potrzeba już 2 paski many. W sumie też. Tylko 4 podstawowe żywioły używają 1 many. Dobra, a jak na przykład sobie... Co? Zastosowanie pertrucydu, nie chciałem tego kupić. Kurwa, jak kliknąłem S zamiast R. Chciałem R kliknąć. No Sopel potrzebuje. Kurde. Już 400. No i tak nas chyba nie byłoby stać. Kula ognia. A ja to kupiłem. Ile to kosztuje? 300. Dobra, stać by nas było. Mana 2 paski. Tu też 400. Tu mana 3 paski. I tak byśmy tego nie kupili. Musimy najpierw chyba kupić to. 2,5 stówy. Dam głowę, że nauczycielka Leilani może obdarzyć mi siłą potrzebną do zniszczenia Eldreda. Muszę porozmawiać z Leilani o jej uratowaniu. Rozmawiaj z Leilani. Czemu wy robicie takie imiona? Leilani, Leilani, Leilani... Dobra, to czytaliśmy. Chciałem dziś. Lecę, bo chcę. A to nic na pewno nie ma? Na pewno. To jest Leilani. Wracamy to. Z kimś pogadać? Nie da się z nim pogadać. Widzę, że tutaj jest jakieś przejście. Znaczy przejście. Coś tutaj jest po prostu. Ale piesia to my oczywiście pogłaszczemy. Piesia to piesia. Słabo, że nie da się tego przejść w ten sposób. Może potem jakiś teleport będzie, czy coś. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, Leilani. Ta twoja nauczycielka, Kara. Wiecie, gdzie łowcy magów ją trzymają? Sądzimy, że tak, ale byliśmy za słabi, by ją uwolnić. Mógłbym ją stamtąd wydobyć. Niewątpliwie. To mogłoby też być dobre ćwiczenie dla ciebie. Ćwiczenie w czym? Pracy z ekipą. Idzie do stołu wojennego. Możesz opcjonalnie prowadzić rozmowy z sojusznikami w kryjówce, aby dowiedzieć się więcej na ich temat. Dostępna będzie nowa rozmowa, zostanie oznaczona ikoną. Niektóre rozmowy są dostępne tylko przez ograniczony czas. Okej. Król zakręcia. Rozmawiaj. Początek rewolucji. Powiedz, Leilani, czy zawsze chciałaś wszcząć powstanie? Nie. Gdy byłam mała, marzyłam o prowadzeniu karczmy, takiej z ogródkiem na tyłach, w którym uprawiałabym warzywa. Ale wychowałam się w biedzie, a w dodatku okazałam się magiczką. A to znaczy, że jestem traktowana jak przestępczyni za coś, co nie było moim wyborem. Spędziłam więc wiele lat w ukryciu. Wreszcie zrozumiałam, że nie chcę się dłużej kryć, że chcę zmienić świat. Zawsze uważałem, że Demacji przydałoby się trochę chaosu, zburzenie starego porządku, minięcie robactwa, a potem odbudowanie Demacji, która byłaby tolerancyjna dla wszystkich. Odbudowanie. Wiem, że to może nastąpić, ale ostatnio mam czas myśleć jedynie o zemście. Spełnimy to marzenie, Sylasie. Zobaczysz. Cóż zakręcie. Rozumiem, że nie możemy tego robić. Okej. Więc teraz zostało nam tylko i wyłącznie iść do tego pseudo-stołu wojennego. Weź ze sobą jednego z naszych wojowników. Zwiększy twoje szanse. Lorne, zgłaszam się na rozkaz. Stół wojenny. To jest stół wojenny. Tutaj możesz wybrać, którą misję Sylas wykona w następnej kolejności, a także zarządzać wygnańcami. Mentorkę Leilani, Karę, zabrano do siedziby łowców magów w Ciernisku. Będzie z niej dobra sojuszniczka w walce z Eldredem. Zinfiltruj kompleks i znajdź ją. Zwykli wrogowie. Ogień, ziemia i wiatr chyba. Dobra, możemy wyczyścić. Chcesz oznaczyć wszystkie oznaczone? No tak, na razie chcę. Aha, nie mogę. Wybór wygnańca. Sylas może wybrać dwóch wygnańców, którzy będą towarzyszyć mu podczas misji i zapewniać korzyści. Obecnie następny jest tylko Lorn. A i możemy chyba od niego kopiować. A nie. Teraz wytwarza obszar pokryty lodem i zadający jednostkom obrażenia w czasie. 2 razy lewy. Zwiększone obrażenia od lodu. Zaklęcia lodu zadają dodatkowe obrażenia. Dobra. Przyjmuję E, by potwierdzić. Powodzenia, Sylasie. I pamiętaj, że jeśli wyruszysz po Karę, priorytetem będzie uratowanie jej i innych magów, a nie polowanie na łowców magów. Z mojego doświadczenia wynika, że te cele się nie wykluczają. Myślę, że dobrze się dogadasz z Karą. Ona też łaknie krwi. No to idziemy na misję. Czyli tu mamy taki w sumie takie planowanie trochę. Biuro Naczelnego Łowców Magów. Wisteria. Wzywałeś mnie, Lordzie Eldredzie. Dziękuję, Wisterio. Posłałem po ciebie, gdy usłyszałem, że Sylas uciekł z miasta. Prosiłem o przyniesienie mi jego zwłok, lecz żaden z łowców magów w mieście nie dał rady. Ale ty odniesiesz sukces tam, gdzie oni zawiedli, prawda? Sama poprowadzę oddział, który odnajdzie Sylasa. Na pewno jesteś na to gotowa? Twoją przeszłością? Znał mnie wiele lat temu, gdy oboje byliśmy dziećmi. Świat ukształtował nas odmiennie. Uczynił z ciebie potężniejszą broń. Tymczasem musimy zwrócić ludzi przeciwko niemu. Już i tak wierzę, że to on zabił króla Jarvana III. Dlatego oskarżymy go też o potworne zbrodnie w zwykłych ludziach. Zalejemy wsie i miasteczka kłamstwami o szalonym królobójcy. Staremu królowi nie podobała się ta taktyka, ale teraz nie żyje. Młody Jarvan jest niedoświadczony. Łatwiej da się przekonać. Chcesz dostać Sylasa żywego? Czy w kawałkach? Lepiej zabić go od razu. Nie musisz się hamować. Ja się nigdy nie hamuję. Nie będzie żadnych buntów magów na mojej zmianie. Sylas będzie błagać o litość na kolanach. Mentorkę Leilani Kary zabrano do siedziby łowców magów w Ciernisku. Dobra, to już czytaliśmy. Ciernisko. Znajdź Karę. Kapliczkę zamaskowanej pani. Wyznawcy zamaskowanej pani zbudowali w Demacji kapliczki, by oddawać jej cześć. Za pierwszym razem, gdy podejdziesz do kapliczki, Sylas odzyska zdrowie. Odzyskasz też w pełni korzystanie z butelki z miksturą. Możesz wejść w interakcję z kapliczką, aby zmienić ekwipunek Sylasa. No zobaczmy. Aktywowanie zaklęć. Przy kapliczkach można też zmienić aktywne zaklęcia. O nie, my możemy mieć tylko jedną umiejętność. No to tak, mamy w sumie lód, co tutaj ogniem się przyda. No dobra, a gdzie jest ten nasz przyjaciel? To królobójca! Wezwać straż! Plotka się roznosi. Teraz wszyscy się mnie boją. Ciekawe, czy mogę to jakoś wykorzystać? No, notatki. Dom rodziny Gwiezdnoskrzydłych. Nowe gospodarstwo, wolne od wojny i głodu. Miejsce, gdzie szpony magii nie sięgają. Znieśliśmy te mury wspólnie z nowymi rodakami. Denis, drzewiec, położył fundamenty. Bracia Laurentowie wznieśli dach, aby fortuna i przyjaźń sprzyjały nam w tym nowym raju. Chyba niezupełnie. Dawać kasę. 226, sporo. I dobrze. Łololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol. No dobra, gdzie jest ten mój super zajebisty motyw? Nie, chciałem ciebie zaatakować. Oż ty gnoju. Pyk. I po was. Golgany. Jak pokazuje mapa. Możemy iść w górę albo w prawo i coś poznać. W prawo po prostu. Najebani to do domu. Mówiłem już coś. O, tam jest skrzynka. Jak tam wejść? Puchatka nie wejdę. Plugawi magowie. Dobra, biorę kurę i idę stąd. Widzę, że rozwalanie tych skrzynek nic nie daje, więc chyba nie będziemy nad tego robić. O. Sporo żołnierzy jak na małe miasteczko. Kara musi być ważnym więźniem. Może jest tu za karę? Nie, to nie było śmieszne. Czarno to widzę. Powinienem spróbować innego podejścia. A jak ja chcę? Tam nie dam im rady. Ale spróbuj. Za dużo żołnierzy. Nawet jak dla mnie. No i pierdzielisz. Czarno to widzę. Czarno to widzisz. Przez was nasze miasto jest polem bitwy. Wow, co to? Ja chcę zobaczyć, co to jest. Daj mi to. Daj mi to, co tam masz. Pyk, pyk, pyk. Co to jest? Jakaś bańka? Bańka wstańka. Musisz nas wymordować. No dopiero w następnej kolejności, spokojnie. Jeszcze nie teraz. To 60, naprawdę taka ładna skrzynka, tak mało. Dobra, idziemy teraz z górą. A ja tu coś widzę. Gdzie jest? A nie, dobra, ja tu jestem dopiero. Pomyłka. Excuse ma. Nie wiem co dodaję. O, siema. Aha, nie widział. Tam są notatki. Nieustraszona gwardia tutaj musi strzec czegoś ważnego. Ty mi lepiej powiedz, jak ja mam używać tego bebzika. Twoja magia jest silna. Nia, nie jesteś jednym z łowców magów, prawda? Takich jak oni podpiekam dla zabawy. Nie, jestem z grupą rebeliantów. Przydałby nam się taki silny mag ognia, taki jak ty. Każdy pretekst, by dopisłowcom jest dla mnie wystarczający. Tam w lesie jest kryjówka. Powiedz, że ja cię przysłałem. Nowy wygnaniec. Nia. Elitarna magiczka lodu. Co? Lodu? Co? Po przypisaniu do głównej misji rekruterkę zapewni Sylasowi następujące korzyści. To jest shift plus lewy, prawy, lewy. Shift plus prawy, lewy, prawy, prawy, lewy. Ja czegoś nie zauważyłem, prawda? Tak, 3 razy lewy i prawy. Piro, ty... Wow, poszli sobie. Dobra, nadal ogień, nadal ogień. Obawiam się o prowincję i twoje zdolności dowodzenia, Jonas. Codziennie słyszymy od ludzi historii o demonach. Po to zamietliśmy sprawę Kurszanu pod dywan, aby zrobić z magów kozły ofiarne. Ale teraz coś przyciąga te stwory na zaludnione obszary. Twoi ludzie mają tłumić wszystkie przejawy magii, czy to w górach i dolinach, czy w dziurze takiej jak Amberfell. Macie znaleźć te demony i zlikwidować je. Zrzućcie winę na miejscowego maga, jeśli znajdziecie jakiegoś, a jak nie, złapcie bandytę i ogłoście go magiem. Jeśli nie potrafisz wykonać swojej cholernej roboty, oddawaj ten petructowy amulet i wracaj do życia na garnuszku rodziny. A jeśli chociaż piśniesz coś o tym, że to ma związek z czystkami, osobiście pojadę do twojej stanicy i wsadzę ci wypowiedzenie w gardło. Wódca Horatius. Horatius. I Horatius. Wow, dobra. Jak to działa? A, to tak działa, to jest powietrze. Na 100% to jest powietrze. Jak chcę wypróbować? Lewy, prawy. Pyk, spowolnienie. Wow. No, to ma pierdolnięcie, panie. Woohoo. Pyk. Pyk. Ej, no wiesz co, nie rób mi tak. A ciebie też mogę jeszcze robić. Przy okazji. Pyk. Nie dało mi pików. Teraz? Teraz też nie. Tylko jednorazowe to jest. To niedobrze. To niedobrze. Ukryjcie dzieci. Co ja, wiedźmin? Pyk, pyk, pyk. Gdzie my jesteśmy? Tu jest główny quest. Co tu chickeny? Babcia. To ten zbieg. Ratunku. Myślą, że żołnierze i arystokraci ich ochronią? Ci fałszywi bogowie opuszczą ich bez wahania. No kurczaczki, tutaj chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Kurczaki to kurczaki. Kilka dni temu, gdy byłem w drodze, przydarzyło mi się coś dziwnego. Napotkałem kobietę, która siedziała w cieniu i łkała. Okazało się, że jej kochanek utonął w Morzu Zachodnim i brakowało jej kogoś, kto zabawi ją rozmową i doda otuchy. Przyznam, że kobieta zauroczyła, mnie zauroczyła. Ściągnęły mnie jej oczy, które płonęły jakby ogniem i usta niczym dojrzałe jagody. Pod kaptura wymykały się dwa złote pukle włosów. Na piersi spoczywał fioletowy medalion. Przeprosiła wylewnie, anielskim głosem, gdy jej paznokcie przecięły mi policzek. Jestem pewien, że to był wypadek. Ach, jakże byłem rad, że ją odnalazłem. Spotykamy się tego wieczoru. Już się nie mogę doczekać. Przy odrobinie szczęścia znów poczuli jej dotyk na dłoni. Dwa złote pukle włosów. Na piersi spoczywał fioletowy medalion. Przecięło mi policzek. To tam był blond? Nie wiem. Nie pamiętam Lola już. Ja no pamiętam, ale nie kojarzę żadnej postaci. O nie, szczury! Oż ty gnoju. Dobra, idziemy na dół. Idziemy na dół. Tyk. Nie trafiłem! No i to było tu. 30, no sobie wsadźcie. Niszczą nasze miasto. Więc niszczę. A, zabójca królów myśli, że pokona całą armię. A nie? O dobra, ty masz pierdolnięcie. I jakie banie. Nawet najlepszy pancerz nie obroni tych bydlaków. Właśnie. Oj, aż walnąłem w mikro. Mamy zwrot HP. No nie. Dawaj, to jest healing. A może i nie healing? Może to jest... Poisoning. To on do piekła. Pyk. Ktoś jeszcze słyszy kroki? Oh yeah! No jeszcze sam cię walnąłem tu. Pyk. Pyk. Ale to pięknie idzie na combo. Podoba mi się to. Tylko bardziej mi się by jeszcze podobało, jakby więcej bossów było. Gdzie my jesteśmy? Informacja na temat lokalizacji Kary. Kary, która jest za karę. Pyk. Pyk. O, secret! Ej, tu był secret, patrzcie. Ile? 50 za secret. Naprawdę. Nie wiecie, żebyście się wzywili. Takie kwoty dawać. O, kolejny secret. W zeszłym tygodniu zginął miejscowy kucharz Cover. Zanim odszedł, powiedział ludziom, że jego pasierb uciekł za mury i jest w niebezpieczeństwie. Nie wiem, to starzec mu powiedział, że dzieciak tam pognał, ale zawsze źle mu z oczu patrzyło. Kapitan kazał mi poszukać Covera w ruinach. To moje pierwsze zadanie, odkąd awansowali mnie z zabiórka. Cieszyłem się, że to koniec roboty papierkowej. I co? Znowu piszę. Znalazłem w wysokiej trawie coś, co wygląda na ślady zwierząt, a na ścieżce zwłoki dwóch ludzi. Większe należały zapewne do Covera. Wygląda to na atak jakiegoś zwierzęcia. Nieszczęśnicy skonali powolną śmiercią, wykrwawiając się na kamień. Przynajmniej zginęli razem. To czyli niestety nie udało im się. O, jestem ciekaw, czy tu więcej sekretów nie było tego typu. Bo jeżeli było, no to lipa. To znaczy, że sporo ominąłem. I teraz będę dopiero na każdą ścianę. Nie lubię tego typu secretów niestety. O, nie mogę przejść tam? No nie róbcie sobie jej. Oż ty gnoju. Ja też mogę. Dobra, jak to zrobić? Czy ja mogę to... O, mogę to. Oż ty gnoju. Dałgan. W nos sobie to wsadź. Pyk. I pyk. Porobień. Dobra, moi drodzy, ale my sobie to skończymy. Już mam 45 minut nagrania. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Mageseeker The League of Legends Story. Trzymajcie się. Hej, hej!